dać kawę, to możesz dać. 18.50. Dobra. Sorry, ale... Co? Tylko tak. Odpal z naza z rogu. Tak, Rodkiller. To co? Z naza odpal z rogu. Za 20 minut będzie. Gdzie ma kaszara? Ale jeszcze był ten, Jędro. Miał później. Jędro też. 5 minut miał być później. Podobno. Ale więc dla mnie nie ma problemu. No. Powiedział, że będzie. Jak będzie, to tu ma. Powiedział, że będzie. Dobrze. Szczerze? Mikrofon mi nie działa, podobno. Bo tam mikrofon... Włączyłeś go? Włączyłeś go. Jest on. Nie. Co? Jest on. To masz ten. Co myślę o tym ranie? Szczerze, tak, myślę, szczerze myślałem, że będzie gorszy. Ja uważam, że 2 minuty od PB to jest bardzo dobry wynik. Tak, 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 ale... Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w jednym momencie się totalnie wszystko rozjechało. Mhm. Ale było dużo wszyscy takich widzieliśmy momentów na szocie, prawda, jak to wyszło, nie? Było dużo takich momentów. Sky Sanctuary, na City Escape też. Miałeś był bardzo dobry rooftop walk. Mhm. To akurat nie spodziewałem się naprawdę, ale muszę pogratulować Kupowi. Gratuluję jeszcze na wizji oficjalnie. Bardzo dobry rooftop walk. Moja ulubiona część rana, mój ulubiony etap. Ale w końcu nie puściłeś Friday. No nie puściłem Friday, nie puściłem, bo nie miałem jak tutaj. Mhm. Tam już oni ogarniają. Poker jest na pierwszym planie. Widzicie tego pięknego mężczyznę, który dzisiaj nie ranuje, więc no, dajemy mu troszeczkę czasu też na te nowego. Ja też w sumie nie ranuję, ale ja jestem ja, nie? Jestem taki. No. Ja tu jestem. It's a me, Kadzik. No, co jeszcze mógłbym powiedzieć o tym ranie? Nie, naprawdę, nie spodziewałem się, że tak dobrze mi pójdzie, bo też zbyt nie trenowałem. No, powiem ci, jak bez treningu, to tym bardziej. No. Jeszcze papierki dzisiaj właśnie. No, papierki jeszcze dzisiaj. Papierki. Co powiesz mi o papierkach? Papierki? Będzie dużo terrorystów. Będzie dużo terrorystów. Tak. A czy będzie WR? WR? Jest możliwe, szczerze, ponieważ w moim WR, tak, jestem rekordzistą w papierkach. Tak. Miałem bardzo słabe RNG w jednym momencie i plus jeszcze jak wczoraj trenowałem, to udało mi się zaoszczędzić 2 minuty, więc... To ładnie. Więc jest bardzo prawdopodobne. Także jakbyśmy mieli jakiś WR wrzucone z tego maratonu gdzieś na speedrun.com, to było super. Mhm. I liczymy na to, że to się faktycznie uda. Poker, weź odłącz z HDMI z telewizora. No. Co jeszcze o tym ranie tak naprawdę? No, byłem za bardzo skupiony na tym ranie, więc też trudno mi było komentować. A to bez tele na telewizorze nie będzie podglądu wtedy? Nie, będzie. A o monitorze mówicie? Tak, po polsku. Tak, tak. Jeszcze będzie w niedzielę legendarny Saints, nie ciągnij aż tak. Na ciasno. Dobra, to ciasno. No. Co tam jeszcze z Sonika? Planet, widziałem. No, tyle mogę powiedzieć. O, jeszcze będzie właśnie Saints Row w niedzielę z tym tak, oto kadzikiem. Będziemy robili Saints Row w niedzielę. Jeżeli ktoś chce zobaczyć dwójkę masochistów, którzy nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem i nienawidzą Pierce'a, zapraszamy serdecznie. To będzie złe. To będzie bardzo zły run. To będzie złe. To będzie tragiczny run. Jeżeli lubicie tragiczne gry, to zapraszamy na Saints Row 3. Jeżeli lubicie gry fajne, to nie zapraszamy na Saints Row 3, ale w niedzielę Saints Row 3. Saints Row 3. No. Z twojej strony teraz już ten... O właśnie, chciałem cię zawsze zapytać. Tak? Jak to jest zaczynać maraton? Cóż... Jakie to jest uczucie zaczynać maraton, wczoraj wieczorem, taka odpowiedzialność? Wczoraj wieczorem, jak o tym myślałem, to byłem taki, no, że spokojnie, będzie fajnie, a potem jak tak zasiadłem do tej gry i takie,
co mam w ogóle robić. Stresik, nie? Stresik. Stresik do był. Tego momentu, że po prostu byłem cały sparaliżowany na Perfect Chaos. Nie było widać, powiem ci. Nie było widać absolutnie. No, nie było, nie było. Przechwytywanie działa, brawo! Przechwytywanie działa. Poker, weź skopiuj z innej sceny po prostu. Transformację. Na przykład z... nie z papierków, z GTA The Lat. Nie, z The Lat. A co się stało? Zaraz. Nie wiem, ale, ale mamy nadzieję, że na razie czegoś takiego nie będzie. Co tam jeszcze? No i też... O, i też tak naprawdę czułem, że tak naprawdę mój run będzie określać się cały maraton. Fallen Ranger jest na streamie. O, Witamy serdecznie. Ej. Nie, nie będziemy szukać Atracione. Tak naprawdę to ja go znajdę od razu. Tak, to jest mikrofon, działa. Tak, tak, to jest twój mikrofon. Spoko, spoko. It's your boy, plany. Echo, echo, echo. Okej. Wow! Jaka psychodelka. No, dosłownie. Ale... Ale też, jak mam być szczery, to też mnie trochę rozruszało w połowie ranu to, że słyszałem swoje własne echo, niestety. No. Hi, Ranger! Ale tak to dobrze się bawiłem. No, ale te skoki osoby dobrze wytłumiają, muszę przyznać. I don't know what's going on. I mean, the problems I had today. Dobrze, problemy techniczne. Problemy techniczne, ja będę was zabawiał w tym czasie. Ja będę was zabawiał, zmienię tylko słuchawki na te drugie, ponieważ są wygodniejsze niż te, bo ja muszę tutaj cały czas trzymać mikrofon, jak widzicie, więc dajcie mi chwilę. Będziemy robili run cable percent, czyli jak szybko zdążono się poplątać kable od tego. Nie zbiera teraz? Z ciekawości? Zbiera, spokojnie, wszystko jest nie, pod kontrolą. Bo nie pokazuje tego. Dobrze, Noob idzie ochłonąć. Jeszcze raz na czacie brawa dla Noopa za świetny run. Noob już odszedł, brawa dla Noopa. Na czacie przede wszystkim brawa dla Noopa. Pierwszy run, ogromny stres z tego, że się zaczyna event. Dokładnie. I underestimate. Teraz będzie gorzej. Zebrał dużo pieniędzy na streamie, ale liczę, że Planet i dwie dychy dostaliśmy. Dwie dychy dostaliśmy do Nighta w tym momencie. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze nie wiemy od kogo, ale dowiemy się za chwilę. Zaraz się dowiemy od kogo te dwie dychy. Słuchaj, powiedz mi, czy zbiera z gry jest ok? Fex, dwie dychy. Dzięki, Fex ogromne. Fex, dwie dychy, bez komentarza, ale czy komentarz jest potrzebny, jeżeli wpłaca się pieniądze na dzieci? No nie sądzę. Dokładnie. Dziękujemy naprawdę, kochani. Kochani, jesteście wielcy, bo to nie, tak naprawdę nie my robimy ten event przede wszystkim, ale wy swoimi dotacjami. Powiem wam, że musicie tu po prostu być następnym razem. Ten maraton ma gigantyczny potencjał, żeby zrobić go później tak bardziej pełnowymiarowo. Non-stop. Jeżeli byłyby chętne osoby oczywiście do oglądania w późniejszych czasach, to jak najbardziej. Powiedz mi, co jest z tym? Zbiera z gry, czy nie zbiera? Ale cały czas problem techniczny. Ja niestety nie widzę czatu, więc przepraszam za to. Bo zostaw na razie, bo chcę mieć podgląd, bo muszę to poprzestawiać. Zminimalizujesz to chociaż na chwilę, żebym mógł zobaczyć czat? Muszę minimalizować. O, na przykład. Super. Witam czat serdecznie. Fexen, dziękujemy serdecznie za dotację, 340 zł. I mówię, to wy robicie ten run i wy jesteście wielcy, to cały ten maraton. Ja zebrałem słuchawki z tego stanowiska. Możesz wziąć te. Dobrze, że nie przeszedłem głośno, tylko... Za 10 minut dopiero run, cały czas ustawiamy wszystko, także spokojnie, jeżeli... Dlatego przez te czas, kiedy jest estimate, to po prostu będziemy was zabawiać. Tak. Po tym runie jest Vice City, tak? O. Widzisz? Okej. Jest coraz lepiej. Coraz mniej się po prostu wygina gniazdo i to... Sorry, dałbym kasę, ale niespecjalnie mam jak dać.
Jeżeli jesteś na czacie i wyszerujesz to do kogoś i pokażesz komuś informację o tym i będzie więcej widzów, będzie lepsze pozycjonowanie tego streama, jeszcze więcej widzów będzie i z tych widzów też ktoś może wpłacić, więc moi drodzy, jeżeli mogę was o coś prosić, to chciałbym was o coś prosić. Oprócz tych dotacji szerujemy stream, staramy się go rozpropagować jak najwięcej. Cel jest szczytny i uważam, że warto. Dobra, bo Rotkiller miał komentarz. I jak Kadzik się rozkręci. Kiedy jakieś śmieszne żarciki. Dobra, słuchajcie teraz, ja za chwilę was zabawię, najpierw po polsku, bo tutaj jeszcze, jak widzę, anglojęzyczni mistrzowie dobili. Czy Mary jest tak na miejscu? Ma być za chwil kilka, miał być. Słuchajcie, spójrzcie na ekran. Spójrzcie na ekran. Oni jeszcze nie widzą gry. Nie widzą gry? Jeszcze nie, ale zrób przejście już poker. Okej. Jeszcze nie ranujemy, ale możemy przejście zrobić po prostu. Widzą grę w tym sensie, że widzą, co się dzieje. Nie widzą gry? Jeszcze, już sekunda. Dobra. Poczekaj, to już nie pokazuj. To wiesz co, screena zrobię po prostu. Generalnie w tym momencie pojawił mi się Jeremiasz, który powinien być dwa piętra wyżej. Pojawił mi się na poziomie trzecim. For English speakers, actually... I see a glitch that at Jeremiah, which should appear at Cathedral level 1, appeared at Cathedral level 3. So two stories below. What's going on? I don't know. I made a screenshot. I will show it later. That has never happened before. And actually, the time left is zero. The base should explode? I mean, what's going on? Just what? What? At least it's not a run yet. Mates. It's just a preparation for the run. Wiecie co, to będzie ciekawie, już wiem, po prostu wiem. Zapowiada się ciekawy run, dlatego, moi drodzy, przesyłamy energię do planeta. Pierwsza sprawa, że to z czym walczyłem wam wytłumaczę, ponieważ jest moment, który jest run killerem. Wchodzi się do katedry i trzeba ustawić zegar na komputerze. Ile mam czasu, żebym ten... Jaki mam odliczanie? Jeszcze mam 7 minut, jeszcze masz 6,5 minuty, spokojnie. Tłumacz, przygotuj się mentalnie, wdech, wydech, jakbyś rodził, nie? Dzięki. I generalnie chodziło o to, że tam jest parę klatek zaledwie, które w ciągu których można po ustawieniu odliczania na komputerze kontrolującym ładunek nuklearny, podpiętym do takiego ładnego Big Boya, czy jak się nazywał. Pierwszy ładunek nuklearny, nie Big Boy. Big Boy był drugi albo coś takiego. Tak, okej. Okay. Small coś tam było. Small... Fat Boy. Fat Boy to był drugi, ale to był drugi. Dobra, ale chodzi o Fat Boya, jest winsze zresztą. Siemaszko. Chodzi o to. Moi drodzy, mamy ekipę. Moi drodzy, mamy gości, mamy kolejnych runnerów, wreszcie przyszli. Wiemy. Ejo! Kto przyszedł? Kto przyszedł? Zgadujcie. Największy speedrunnerzy w Polsce. Ojej. Pozdrowienia i wpierdol macie później. Zobaczcie, to działa w ogóle. Ten mikrofon karatowy, poker. Zobacz, czy to w ogóle działa. Powiedz coś. Coś mówię. Działa. A ten karatowy? Raz. Działa. A twój też działa. Działa. Dobra. Wszystko działa. Moi drodzy. Ej, panowie, przyjechaliście dopiero teraz. Po pierwszym ranie mam już 340 zł. Tak? Tak. 340 zł po pierwszym ranie. No to jo! Noob. You're the man. Przejdę sobie tak próbnie, dobra? O parę minut jeszcze. Tak, już. Znaczy, są problemy techniczne, tylko test robię. Ale... No, z Falloutem. No, to nigdy nie ma problemów technicznych z Falloutem, nie? Fallout to jest za proste, żeby były problemy.
O, Archon wbił. Siemaneczko, witamy serdecznie. Hej. Zrobiłeś reklamę, widzę, od razu jak wbiłeś razem z całym sobą. Sama moja prezencja jest wielką. Wielkim plusem tego streama. Przesuńcie się trochę w lewo, bo nie widać Marego. Ale w czyje w lewo? Czyja lewo? No nie wiem, to jest jakby za dużo. Planet, trochę na lewo jakbyś mógł. Hello? Panie streamerze. Planet, trochę na lewo jakbyś mógł, bo Marego nie widać. W lewo? Tak. W drugie lewo. W drugie lewo. No właśnie, tak się zastanawiałem, że coś nie działa. Nie, bo przesunąłbym się, ale wiesz, no sytuacja kablowa jest. Kabel, wiemy. Nie kabluj. Wielkie donaty, wielkie speedruny, no na to liczymy. Teraz jest okej? Okay? Bo nie podgląd jakbyś się... Jak was skieraj widać? Bo tam was widać. Jest okej? Okay? Okay. Tak, jest okej. Okay. Wszystko, my widzimy wszystko, nie? To tam nie ma problemu. Możesz pójść na komputer z donacjami. Jak będzie monitor podpięty. Masz monitor? Co? Masz monitor? Mam w samochodzie. No, ale zanim wsiądziesz, bo tutaj nie ma monitora podpiętego, bo to jest, będzie do playa monitor. A gdzie ja mam tutaj ten średni? Zaraz, jak ten, jak Mary przyniesie monitor, to pewnie. To co mam robić? Nic, gadać tutaj. Serio? Mam tutaj gadać? A to jest w ogóle włączone? Tak, jest włączone. Halo, raz, dwa, trzy. Będę wdzięczny, dzięki. Fuck, to już wszystko rozpieprzę chyba prędzej. Planet tego, Greci tak, wiesz, czy to tak ma być? No na lewy patrz. Czy tak ma być, potem ma rozdziałka w menu. Dlaczego teraz jest 4? Bo to menu jest w 640. Jest okay. Czy nie? Nie jest okej, okay. Czyli że ucina. A bo to jest... Czekaj, już wiem, że... Co, ty hadu ciąłeś? Czekaj, cicho, nic nie było. To jest wycięte. Tak, przez ten. Gdzie ty masz? Czemu takie zapisz? Czekaj. Ale co ty... Jezus, przecież tego nikt nie widzi, więc poczekaj. Nie na mig. A mig nie słyszy, no to co się... Aha. Jak ci nikt nie słyszy? No ja nie mam mikrofonu. A, dobra. No i dobrze. O. No i nice. No teraz przełącz scenę, bo już za minutę wchodzimy z Falloutem. Czy już włączyłem Fallouta? No możesz już wchodzić scenę z Falloutem. I za minutę dosłownie zaczynamy. Włącz czat. Włącz czat. Dobra, pytanko, tworzymy, jest w postaci, jak gadamy, powolutku wprowadzamy, czy od razu... Możesz postać. Tak, jasne, spoko. Mam taką prośbę, nazwij swoją postać Grunio. O, dobre. Dobra, jakiś challenge, tak? Rozumiem tutaj coś? Tak, nazwijem po prostu Grunio, spoko. To będzie challenge. Dodatkowa wpłata. Tak. Grunio. Tak, Grunio, Gyry, Uny i O. Dodatkowa wpłata challenge? Okej. Okay. A właśnie, jestem winny 10 zł. Wallen Ranger and 30 cents, no world record today. Absolutely no. Planet. Mam challenge, już ci mówiłem o tym. Za każdą minutę powyżej estimate'a płacisz kasę. Powyżej czego? Estimate'a. Dobra. Za każdą minutę powyżej estimate'a płacisz kasę. Jeżeli przekroczysz oczywiście. Bo... Nie, dobrze jest. Spoko. A, tak, to oczywiście. Guys, planet will be donating for a moment that is overestimate. Okej. Dzięki wam wszystkim za postępowanie. Pierwsze też dzięki. What the fuck? Nie podrozumiewam. Okej. No będzie dobrze. Albo źle. Masz. Nie, miałeś. Miałeś, musisz cofnąć. I od nowa wpisać. Nie umiesz pisać poker. Tak. O, Chryste. No co ty nie powiesz? Guys, it's almost happening. Almost. Weź powiem.
Słuchajcie, nie jestem odpowiedzialny za powiększenie okien, więc to nie do mnie. To jest wszystkim poprawnie, więc to spokojnie. Ale jest Full HD, tak, i jestem idiotą, że odpaliłem Full HD. Wyłącz tryb sceny. To bardzo głupie. New world record will be this year, I promise. You got it. Dobra, to co? Zaczynać? Tworzyć postać, tak? Yes! Start, to ci dam znać. Spokojnie. Dobra. Panowie, pierwsza sprawa, wpłacajcie proszę na dzieciaki. Pamiętajcie, one nie mają wyboru, nie mają... One zaczynają życie, tak? Nie mają od życia od razu twierdziel, tak, bo są chore. Wpłaćcie na nie pieniądze, proszę, ja wpłacę poranie. Najlepszy możliwy szczytny cel, tak? Nie mają się jak bronić, także pomóżmy im. No i zaczynamy, panie, panowie. Spróbujmy tego nie spieprzyć dokumentnie. Ten run nie będzie bez przekleństw, sorry. Okay, guys and girls, here we go. We'll try to keep it as low as possible. Za każde przekleństwo wpłacasz? Nie, tego nie przyjmuję. We'll try to keep it as low as possible. The estimate, maximum estimate is 8. A good run would be below 6. I have a feeling it will be just below the estimate, sadly. Fallout. War. Yeah, yeah. Mutants from Mutants. Fallout. Zaśpiewajcie ze mną! Jest tam! Of me when you are all alone. This is actually how I run Fallout at home. I say, the one is waiting for you will prove that's true. What will you do? Będzie miała bardzo superior nick, będzie Grunio. Kolejny challenge przyjęty jest... Gra jest za głośno. Gra jest za głośno. Ogarnięte już, spokojnie, nie czekaj. Ja gram. Dobra. Ty, dobra, teraz dźwięku nie mam. Dobra, jest. Komentuję po polsku. Jakby coś, to tak, tutaj są ustawienia magiczne, żebyście widzieli, możecie sobie moje magiczne ustawienia podejrzeć. Zdyskredytuję się później, jak będę ranował. Pierwsza sprawa, żeby ustawić easy.
Easy ustawić na Easy. Easy na Easy. Bo to bardzo nam pomaga. Reszta jest mało istotna, to się przydaje w innych pozycjach. No i mógłbym wam tam wytłumaczyć. Ważne jest... Za głośno gra. Okej. Okay. Nie regaj, spokojnie, my to ogarniamy. To znaczy, wiesz, co chodzi. Czy ja ją słabo słyszę, wiesz, ja mogę ci muzykę ściszyć, ja chcę, dźwięki chcę, ale ja słabo słyszę. A, widzisz. No, nie poradzisz. A, dobra, nie no, wiesz, muzykę mogę ci nawet wyłączyć, tylko efekty muszę mieć, bo to... responsywność. Dobra, no to muzykę jak chcesz, to możesz wyłączyć. Dobra. No nie, no to nie wiem, ściszyłem tak, zrobimy quiet. Są mainstream. Dobra. Z ustawieni ważne jest, żeby combat speed był na maksie, żeby to dotyczyło również gracza. Opóźnienie tekstu jest mało istotne. Głośności, prędkość myszy, jasność to są mało istotne. Ja osobiście ustawiam podświetlanie zarówno celów w walce, jak i przedmiotów na wyłączony. Moim zdaniem to minimalnie przyspiesza grę, ale to jest takie pewnie psychologiczne. Tak samo jak wyłączam napisy w scenach, włączam filtr językowy, bo jest krótszy, wyłączam tam zaczepki w trakcie walki i włączam krótkie zaczepki ogólnie. Ważne jest to, żeby było zawsze bieganie, to jest ważne. I ważne jest, żeby trudność gry była ustawiona na easy, ponieważ to daje nam boost do każdego ze skillów, a musimy ich użyć parę. Podczas runu any percent nie używamy trudności walki, to na mnie wpływa praktycznie. Nie jest istotne, jaki jest poziom krwi w grze. Także to jest optimum, od tego możecie zaczynać. Jak jest włączona krew, to nie umierasz wolniej? Szkoda. Ważne jest to w momencie, kiedy potrzebujesz wysadzić pewnego gościa w powietrze. Tak, ja tak mam, tak się zastanawiam. Tego gościa, któremu po prostu dajesz bombę w prezencie, tak? Podkłada się obok niego bombę, kładzie albo podkłada mu bombę do plecaka i on wybucha, bierzemy jego szaty. Ja myślałem, że się jemu tak naprawdę, to znaczy do niego trzeba, to znaczy potem zobaczymy. Okej, okay, potem, nie, może zacznę, dobra. Także prawilnie tworzymy postać, create, okej. Okay. Dobra, czyli staty mają znaczenie? Staty mają znaczenie gigantyczne. Pierwsza rzecz, która ma duże znaczenie, to jest to, żebyśmy wybrali postać kobitki, model kobitki, dlatego że po prostu szybciej biega, jest, nie wiem, mniej klatek animacji czy coś w tym stylu. To jest super ważna sprawa w przypadku speedrun. Jak chcę to. A druga rzecz, wybieramy sobie, nie wiem, druga, no, wybieramy sobie skille i tak naprawdę trzy są używane, trzy są optymalne. Wytrychy, nauka i retoryka. I używamy najwięcej, używamy właśnie włamywania zamków. No i oprócz tego są ze dwa speech checki i dwa science checki, które są dość istotne, bo są szczególnie drugi jest w takim krytycznym momencie. To co dzisiaj było, to właśnie męczyłem się, walczyłem, to był ten bug. Generalnie jest bardzo pod górę, ale jakoś przejdzie. Więc te trzy skille wybieramy i jakby idąc tym tropem idziemy w traity. Pierwsza rzecz, którą bierzemy, to jest dobrze wychowany, co podbija nam speech. Nie mamy 75, tylko mamy 90. Zresztą to potem się jeszcze trochę zmieni, ale to nam wpływa pozytywnie. I wybieramy skill, który każdy skill podbija w górę. Więc mamy już wyjściowo lepszą sytuację. No i przechodzimy do tak naprawdę lwiej części, czyli statystyk. Parę z nich jest kompletnie niepotrzebnych. Wbrew pozorom szczęście jest kompletnie niepotrzebne. I to jest tak naprawdę, wpływa to w dwójce, bo w dwójce wpływa to na typ encounterów, czy częstotliwość encounterów, jedynie to nie ma znaczenia. Druga rzecz, która jest niepotrzebna, to jest charyzma, ponieważ w zasadzie dialogi, które prowadzimy, nie są potrzebne, żeby tutaj w ogóle dialogi nie korzystają z charyzmy. Tak prawie, że w normalnej grze też charyzma jest mało potrzebna. I ostatnia rzecz, która jest bardzo mało potrzebna, wręcz niewskazana, to jest percepcja, ponieważ
w pewnym momencie w katedrze odbiegamy od mastera i w tym momencie, jeżeli tam będziemy mieli percepcję wyższą niż 1, to będziemy tracić hapy, będziemy mieli problem generalnie, bo możemy tam może nie zginąć, ale będziemy mieli tak jakby zaczepiani przez ten korytarz, a to nam coś wykłuje oko albo coś w tym stylu. I teraz przechodzimy do tych kluczowych, które są super istotne, no, ponieważ Fallout jest grą turową w trakcie walki i poza walką jest czasu rzeczywistego. W trakcie walki, żeby móc zrobić jak najwięcej, musimy podbić agility na 10. Tak, z naszą zręczność. Dwie statystyki są ważne, ponieważ w bazie przechodzimy przez dużo pól siłowych, które zabierają nam dużo energii. Maksymalnie możemy mieć 45 na starcie i tyle taką postać tworzymy. Ale też się nie zapadę. Pola siłowe zabierają 10 do 30, więc nie jest to tak, że mamy jakąkolwiek gwarancję przejścia przez nie. Wystarczy, że dwa pola siłowe będą mocne i może być równie dobrze run dead. Ja powiem szczerze, że będę ryzykował, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Będę robił save'y, tak, a to wiadomo. I ostatnie dwa punkty zużywamy na inteligencję, ponieważ jest jeden dialog, który wymaga akurat 7, żeby pojawił się jeden dialog, jedna opcja dialogowa i wtedy możemy uciec szybko z katedry. I to jest wszystko, więc będziemy za chwilę zaczynali. Timer. Jakby coś. Nie, spokojnie. Timer. Możecie mi życzyć połamania. Połamania czegokolwiek. Dobra. A co ja mam komentować? No dobra, co będzie, to będzie. Dobra, to za chwilkę ten. Zaraz ci dam znać. Na 3, 2, 1 ci dam, także spokojnie, okej? Okay? Dobra. And here we go. Dobrze, jedziemy powolutku. Dobra. Tu mamy dialog Overseera i tak. 3, 2, 1, go. W dużym skrócie, nasza Overseer, czyli to jest człowiek, który zarządza naszą vaultem, czyli takim miejscem, które... No, kryptą 13, dokładnie. Kryptą 13, w której się dzieje po wybuchu nowej atomowej. Powiedziałem, że będzie źle. I nagle się okazuje, że chip odpowiedzialny za wodę nam się psuje. No i nas wysyła. Tylko nie wiadomo gdzie. I mamy na to tylko 3 miesiąca. Dobra, co się dzieje? Powiedzmy, że coś się dzieje. Tak, wyszedłem z jaskini w beznadziejnym czasie. Dobra. Nie, serio, stresik, ale ten. Overseer to szumowina. Ale tak, ale mimo wszystko to jest spoko koleś, bo on nam mówi, żebyśmy poszli po chip pod wodę. Jezu, konterów nie będzie. Dobrze jest. Dobra, nie jest tragicznie. Dobra, to jest miejsce, mianowicie... To jest bardzo super mutator, tak? Tak. Dobra, czyli może tutaj sobie przyjdziemy, popatrzymy, czy jest z wodą. Tutaj takie czerwone coś, to są takie karki, które po przejściu będą nam zabierały życie. I one mogą... Nie ma speed clicków na Northwest niestety, bo nie... Ale ty generalnie to co? Nie powiedziałeś czego? Ale stres. Nie, nerwy. No i teraz jest... Właśnie po to, by poszukać ten chip i tak naprawdę to będzie wysadzać tą bazę. Bo nie mają chipa, no to po co mają tu siedzieć? Dokładnie. Poskładać się tutaj. Blender, on nie zrobił skipa, tylko po prostu przyszedł. Tak. Przyszedł. Skipem było to, że nie miał Ponieważ logika Fallouta jest taka, że jeśli przychodzi do ciebie obcy człowiek i cię zaczepia, to oczywiście, że bierzesz go do środka swojej bazy. To było ryzykowne trochę. Nie, bardziej jest problem z audio. A, tak zawsze. Dobra, czyli czujesz, że się poza tym jedna dobra rzecz, okay. Biegania full HD. No i wysadziliśmy, no i generalnie przyszedł, posadził bombę i idzie dalej. Tak. Tak. Pray for
lak jest jakiś, nie w ogóle. Ja pierdykam. Bo tutaj może z tej mapy można nas wywalić w dowolnym momencie, żeby nam pokazać, że mamy się z kimś tłuc. Dlatego jak nic nie wyskoczy, to jest dobrze. Albo jakieś easter eggi. Dobrze jest, dobrze jest. Bo ponieważ seria Fallout bardzo lubi easter eggi i nawiązania do popkultury. Yes. Dobra. A teraz przyszliśmy do... Trochę presja, bo to się kończy mój zasób komentarza. Czy to jest bractwo? Tak, to jest bractwo. Bractwo Stali to są tacy bardzo fajni ludzie. To nie jest bractwo Stali. To znaczy, to nie fajni ludzie. To nie jest bractwo Stali, tylko to są ci skaterzy. To są ci ludzie, którzy dali się omamić. Mhm, tak. A, czyli nie dzieci apokalipsy. Nie, dzieci apokalipsy, nie. Też nie pamiętam, jak oni się nazywają, więc spoko. To na tyle mało ważne, że postać pamiętać. Mhm. Po prostu byś to za nami bazę. Tak naprawdę nie wysadzamy ich bazy, tylko mówimy, że oni są niefajni i sobie idziemy. Zamiast ich bazę. Każdą bazę trzeba wysadzić. Ale trzeba im powiedzieć, że są niefajni. Jeżeli mają umierać, to niech wiedzą za co. Mhm. No i co? No coś ci nie pykło? Zaraz. A na szczęście jest safe, to sobie powtórzy włamanie do drzwi. Safe class, literally. I... O. Dobrze. Dobra. Nie, dobra, działa. To był trick związany z altapowaniem, tego nie widzieliście na szczęście. Ale on altapuje cały czas, żeby zmieniać sobie tryb w systemie. Bo nie masz jeszcze bardzo potrzebne podczasowo. Maratonowe szczęście? Udało się? To chyba znaczy, że tak. Tutaj jest za dużo się rzeczy dzieje na raz, żebym ogarniał. To trochę tak jak z Pokemonami na poprzedniej edycji. Ale wtedy to było parę godzin, nie 7 minut. Też fakt. No, nowe żarcie. Maratonowe szczęście, planet. No. Teraz tylko z górki będzie. Teraz tak naprawdę wraca. Właśnie wrócił i... Czas jest teraz. A, był. Czas generalnie jest, kiedy OSR każe nam iść. Czas był tragiczny. Jedyne co dobre, że byłem kontery. Bo dzisiaj po prostu grałem, miałem 4 encountery na pierwszej trasie. 4. Już nawet potem nie chciałem robić tej po prostu nie wiem, no. Tak jak normalnie się zdarza 1-2, tak były 4. Więc to. Nie, porażka, proszę nie mówcie. To było straszne. No cóż. Ale underestimate. Moim zdaniem to jest sukces. No właśnie, underestimate był. No jest to underestimate, tak. 6 minut 19 sekund z opóźnionym włączeniem czasu. Nie, ogólnie przepraszam was wszystkich, którzy musieli to zobaczyć. Piszcie więcej GG, bo planet się źle czuje. No. Nie. Planet zrobił dobry run. Guys, napiszcie mu, że zrobił dobry run. This has been pathetic, really. Napiszcie mu, że zrobił dobry run. The hardware is what it is and it's my fault. But then again, it's a bad run. And it's my fault again. But again, thanks. Thank you.
Możecie jakoś audio zoptymalizować, bo naprawdę jest słabo? Nie, nie możemy. Bo, po prostu chłopaki muszą pamiętać, żeby trzymać blisko ust mikrofony, bo te mikrofony na pewno są słabe, ale nie jesteśmy... A nie wiadomo, to może się rozsiądziemy po prostu. Nie, ale to nic nie da, no przecież tak się nie mogłem zgodzić. Więc echo jest przez salę, będziemy po prostu... Chciałbym jeszcze jeden, a jednocześnie nie chciałbym. Dobra. To jest zły pomysł, Ale jeszcze przez cały weekend mamy okazję, jakby jakoś ileś czasu zostało, żeby Fallout jeszcze się pojawił. Może zbieramy takiego rana przez cały event. Na innym sprzęcie. Na innym sprzęcie, bo mówię, wziąłem laptopa, który się okazał chyba możliwie najgorszy. Teraz przetrzucił nas dostatek. No. My tu mamy maraton. Yeah, Ranger, yeah. It was lucky, but I had four encounters on first on the way from the cave to the base today. Four encounters. What gives? Moi drodzy, także kilka chwil przerwy, ponieważ ustawiamy teraz, dzięki. Bierzemy sprzęt od Matiego. Ja wpłacam pieniądze po prostu, bo to jest najlepsze, co mogę zrobić, po prostu chyba jedyne. Nie no, ale naprawdę brawo dla Planeta za świetny run. Poniżej estimata, mówi, że słabo, ale kto wie, może jeszcze... Damy mu jeszcze szansę chyba podczas tego maratonu. Na innym sprzęcie możemy tak po prostu na luzie zrobić, tak? Taki luźny run, jeżeli będzie jakiś underestimate, to może się Planet jeszcze pokaże. Jeżeli byście to chcieli, to oczywiście piszcie nam i tak dalej. I wpłacajcie przede wszystkim dotacje, bo to jest ważne. Także dziękujemy jeszcze raz. Chwilka przerwy, jak zresztą widzicie. Zaraz do was wracamy, dosłownie. Brawa cały czas, proszę, dla Planeta. Dziękuję.